Litchi mamy litchi. Świńskie uszki też zrobimy. O, cheaper. No, mamy jakiś wypadeczek. I to taka dosyć długi odcinek blokady. Może to przez tą pogodę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nawigacja pokazuje, że to po lewej stronie. No zobaczymy, czy pokazuje dobrze, czy nie pokazuje dobrze. A tu mamy nowe już zakończenie budowy mostu, wiaduktu. No niestety mamy taką pogodę, nic na to nie poradzimy. I to już mamy od dłuższego czasu. Leje, od czasu do czasu słońce wyjdzie i leje. Non stop. No i zbliżamy się powoli. Posłuchajcie muzyki. A, yo! Why are you like Poland and why? Wspieram on Volkswagen. Myślałem o nim. Nie wiem, czy on jest w Europie w ogóle. Dajcie mi znać w komentarzach, bo jakieś takie mam wrażenie, że go w Europie nie ma. Zwróćcie uwagę, jak jadą jeden za drugim, dosłownie, tak żeby nie daj Boże ktoś się nie wcisnął im. No i później wychodzą takie hece, jak się domyślam, że wyszła. No zobaczymy. No to gdzieś tutaj, bo widzę, że zjeżdżają na prawy pas, a i tam jest pomoc, widzę. Zwężenie zrobili. O! Ale się pstryknęły. No niestety, tu mamy kwestię taką, że słuchajcie, jak pada deszcz, to lecą tak potworne ilości wody, że nie ma możliwości, aby droga odprowadziła tą wodę i tworzą się kałuże, bardzo duże kałuże. I jak jedzie taki 80-100 na godzinę, wpadnie w taką kałużę, to no niestety, tam już woda go prowadzi jak ślizgać. Zobaczcie, tutaj nie da się, wycieraczki nie dają rady. Moja żona się tak wystraszyła tego deszczu i tej sytuacji, że zobaczcie, aż se pasy zapięła, a nigdy pasów nie używa z tyłu, a tu w pasach jedzie. Dobre, tak ma być. Gdzie my jesteśmy? O, bidulka.
tak pada, że po prostu masakrycznie. Zobaczcie, co tam się u góry dzieje. Nie ma, droga nie ma jak, jest, nie ma szans na odprowadzenie w tak szybkim czasie wody. No nic, jedziemy, gdzieś coś trzeba zjeść. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie. Znaleźliśmy taką restaurację. Leje jak z cebra. Tutaj można łowić, się dowiedziałem. I to mi się podoba, może być ciekawie. Muszę pogadać z nimi. No dobra, coś zjemy. Knajpka jak tralala. Mają PTV. Wiejska taka knajpka, fajna. Czekamy na jedzenie. A tu zaczyna się na zewnątrz masakra. Coraz większy deszcz. Ulala. No, porobili takie pokoje. Zaraz zobaczymy, jak tam w toalecie. A, czysto. Lotnisko. Ale widzę, że to nowy jakiś obiekt. Tam pole. No dobra, czekamy na nasze jedzenie. Rozpędziłem się, słuchajcie. Zacząłem jeść rybę. Specjalnie odwróciłem ją teraz na drugą stronę, bo tam, pod tamtą stroną już jest wyjedzona. Zamówiliśmy kurczaka. Rybę. Ja oczywiście chciałem rybę morską. Chociaż tutaj mają ryby swoje, ale tamte ryby mają bardzo dużo ościu. No i co? Ryż. I taki posiłeczek, nie? Ta fasolka nam dotarła. Dobra, jemy. Deszczyk powoli spada. A my jeszcze mamy dzisiaj dwie fabryki do zwiedzenia. Do odwiedzenia. Co mamy dzisiaj na kolację? Głąb sałaty, kawał mięsa i to nazywam zemstą Chińczyka. Jest to fasolka, mięsko, papryka. Ja to nazywam. Dlaczego nazywam to zemstą Chińczyka? No bo dają pałeczki i jedziesz. Jedno, drugie, trzecie i tyle energii, ile zużyjesz na jedzenie, na nabieranie tej fasolki, to tyle spalisz pojedynczo jedząc.